Energetyka rozproszona to jest szansa na bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze lokalnym. Obserwowaliśmy to już w 2020 roku, kiedy jakby wbrew rzeczywistości, wbrew pandemii koronawirusa, mieliśmy dosłownie eksplozję, boom związany z rozwojem prosumentyzmu, instalacji fotowoltaicznych na dachach naszych domów i wszystko to powoduje, że w wymiarze indywidualnym gospodarstwa domowego, ale także w wymiarze lokalnym, w ramach klastrów energii, w ramach spółdzielni energetycznych, czy w przyszłości w ramach obywatelskich społeczności energetycznych w miastach, będziemy w stanie stworzyć takie niezależne wyspy zabezpieczające wiele set tysięcy, a może nawet i milionów producentów i jednocześnie odbiorców energii elektrycznej. To bardzo dobre zjawisko w kontekście dążenia do uniezależnienia naszego kraju, czy w ogóle gospodarki europejskiej od dostaw surowców i energii z kierunku wschodniego, czy też dzisiaj możemy powiedzieć z każdego innego kierunku, bo czy importujemy węgiel i ropę naftową ze wschodu, czy z innych kierunków świata, na pewno ma to znaczenie polityczne, ale w kontekście gospodarczym, bezpieczeństwa energetycznego wolelibyśmy, aby wytwarzać energię na własne potrzeby w ramach możliwości, które właśnie stwarzają systemy energetyki rozproszonej. Jestem przekonany, że ten kierunek będzie rozwijany w Polsce, w Europie i na świecie. Poza tym on jeszcze stwarza jedną bardzo ważną rzecz. Wyzwala ludzką energię, podnosi świadomość i kompetencje. Prawie każdy z nas wie, ile nasz samochód zużywa paliwa na 100 km. A kto z nas wie, ile nasze mieszkanie, nasz dom zużywa energii w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca czy roku? Takich osób już jest zdecydowanie mniej. Zaangażowanie w energetykę odnawialną, w energetykę obywatelską, w wejście w ten obszar bardzo pasjonujący, kiedy jesteśmy jednocześnie producentami energii i jej konsumentami, podnosi również naszą świadomość i w kwestiach energetycznych, ale także w pewnej odpowiedzialności za świat, za nasze najbliższe otoczenie, mówiąc wielkimi słowami, za naszą planetę Ziemię. Z pewnością to dobre otoczenie regulacyjne, dobre prawo, które będzie służyć takiej motywacji do tego, żeby opłaciło się, po prostu żeby się opłaciło tworzyć energetykę rozproszoną, energetykę zorganizowaną w postaci klastrów energii, spółdzielni energetycznych, czy też obywatelskich społeczności energetycznych. To dobre prawo już po części jest, ale jest kolejne przygotowane już w postaci nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a taki warunek sine qua non w zakresie technicznym organizacji rynku to jest dobra infrastruktura sieciowa. Tego bardzo potrzebujemy. Nasz system energetyczny zmienia się. Zaprojektowany go kilkadziesiąt lat temu, który przesyłał energię od dużych źródeł wytwórczych do końcowych odbiorców na niskie napięcia, zmienia się i w tej chwili jest bardzo dużo źródeł rozproszonych, zarówno tych mikro, jak i średnich i większych, które generują, wytwarzają energię i ten przepływ następuje w dwóch kierunkach. I od wielkoskalowych źródeł wytwórczych do odbiorców końcowych, ale także od tych małych, mniejszych, średnich w przeciwnym kierunku. Kwestia organizacji rynku związanego z przesyłem, dystrybucją tej energii jest kluczowa, a dobra infrastruktura energetyczna wymaga nakładów inwestycyjnych i to dzisiaj powinno być dla nas pierwszym działaniem, bo źródła wytwórcze powstaną i będą mogły być zintegrowane, będzie mogła być odebrana energia z tych źródeł tylko wtedy, kiedy będziemy dysponować w naszym kraju dobrze funkcjonującą siecią przesyłową i dystrybucyjną energii elektrycznej.